było tutaj. Ale mnie dawno nie było na YouTubie. Serio. Dzisiaj wam coś przedstawię na moim hardscorze, a nazywa się to Farma Totemów. Tak, chyba tak. Przedstawiam, jak ona działa i dlaczego działa, jak jest ona zbudowana. Dobra. Mam też efekt, dobra. Przyciszmy tego Minecrafta. Dobra. To jak to działa? Tu jest. O Jezu. Niestety, mam jeszcze lagi. Niedługo nowy komputer. Czemu mam lighting? Wyłączę FPS-y. Dobra. Tu była duża kurka, tu było dużo kopania, wykładania, zalewania wodą, żeby nic się nie respiło tylko na platformie. I mobki się tutaj respią, bo tu była ta struktura z ostatniego odcinka. Jezu, prawie zginąłem. Tam naprawdę nie ma szkła. O Jezu. Prawie zginąłem, bo bym się udusił. Dobra. Farmę sobie badamy na 5. Ale to satysfakcjonujące. Już dwa. Już badamy 3. Jest bardzo szybki. Nie będę was tym zanudzać, więc zrobię cięcie. No i za chwilkę się usłyszymy. Kolejny sobie wpadł po dosłownie chwili. Nie, spalił się. O nie. Jeszcze są płaszczki. A to jest exp farm. Chcę wam mówić, że mnie nie było przez tyle czasu, to raczej sprawy takie prywatne. O, mi się to nawet podoba, taki designik. Myślałem, że będzie te moby widać, ale niestety nie widać. Dopiero jak płyną, nie widać. Ale teraz mam problem. Bo nie mam typu z banerem. Ale pierwszy raz w życiu robiłem tą farmę. I robiłem ją pół roku temu. Nie oszukując was. Co tyle mnie nie było. I że ją robiłem dawno. W kwietniu. A jest listopad. Drugi. Tak nie. Jak drugi, Jezu. Szybko leci, że jest czwarty. Za szybko to leci. O, już mi się nawet elytra naprawa, bo miałem zniszczoną. Walam to wszystko, bo to syf. No, chciałem zrobić na najwyższym poziomie rajda, ale nie ma tych banerów. I sobie czasami giną. Ale to jest syf. Chociaż ja sobie, jak być jakaś dobra kusza typu przeżycia 5, jakieś lepsze enchanty, to sobie zostawię. Jest baner. Red 4, jeszcze jeden. Zobaczmy, czy tutaj będzie jakiś może. Sobie już. Nie. Nawet tej, o, osiołek. Zabiję go, mob spawn blokuje. Krowa też. Nie możesz tu być.
W. Poczekam, aż przypłynie. Dobra, zabiję go w taki sposób, bo już mi się nie chce tutaj czekać 20 godzin, więc sobie go tak zabiję. I gdzie była moja platforma, którą chcę wam pokazać, na której tak naprawdę cały najazd się odbywa. Bo to nie wszystko, oczywiście. Dobra. Już sobie zużyję te fajerwerki. To są najlepsze w grze. No, oje, dobra. Czy to jest się platforma? Potem sobie wszystko porajdzie, omówimy. Może uda się go nie odpalić jeszcze. Tutaj jest villager, tutaj się respią mobki tylko z rajdu, bo jest wszystko oświetlone na prawie. Pochodni zabrakło. I zaraz powinien się rajd odpalić, dokładnie. O nie, tutaj będzie bardzo głośno, więc... Nie, to były stworzenia. To było to. Wagoniki. Właśnie te. A zdaje się mobki duszą, bo rajd się rozpoczyna, mobki się tam respią. Biegną w stronę jakby osadnika, w środek tego kręgu. I tu jest osadnik, dzięki niemu jest rajd. Fajne takie mieszkanko mu zrobiłem. Mobki się respią, wpadają do wody, ta bestia spala się w lawie, a reszta wpada tutaj i potem mam pełno totem. Teraz może nie pełno, bo niedawno to opróżniałem, bo potrzebowałem na... tutaj na totemy. No i działa to bardzo szybko, bo już jakby pierwsza fala się kończy. Te wagoniki takie śmieszne. Dobra, robię chyba tego. No. Cięcie, robię cięcie. Bo to będzie bardzo nudnego. Będę sobie spływać. Chyba tu już są. Ja no, jak się na mnie nie fokusują. Zobaczmy jeszcze sobie tą falę. I idę. Dobra. Tutaj to designik taki enderowy zrobiłem. Widać na czerwono taki enderowy klimat. Taki tutaj tu jest. To też pod kolorystykę, to stacja robocza. Łóżko też. Osadnika wziąłem zimowego, bo miałem tylko 5000 kratek odtąd z tym osadnikiem do przejścia. Oczywiście szedłem netherem, więc miałem jakieś 700 kratek może. Oczywiście tu jest mechanizm, który te tutaj są te leje. Wchodzą tam do góry i ta to jest winda bąbelkowa i tutaj się ładnie tam, no. Nie segregują, tylko wrzucają. No jest bestia, ona się spali w lawie. Tam też wszystko wyłożyłem, oczywiście, tym drewienkiem. A tam w dirta widać, że się podskoczy, muszę to poprawić. Dobra, do cięcia. Jak to pięknie wygląda, jak te mobki się tak stakują. Wszystkie zaraz ładnie, bardzo szybko powpadają. Oj, się zestakowały tam. Wszystkie wpadły. Wiedźma się leczy. A i tak zginie. Każdy mobek zginie. No i pięknie. W ogóle taka ciekawostka, budowanie tej farmy zajęło mi wraz ze zdobyciem temów spokojnie z 40 godzin. Bo bardzo dużo drewna, bardzo dużo kobla musiałem kopać, żeby tam tą platformę zrobić. A to nie było proste, że cały tam teren ogarnąć, wykopać góry, zbudować tą platformę, to było strasznie męczące. Potem zalać wszystko na dole wodą. To nie była chwila. Ja pokażę statystyki, już 5,5 doby grania. No i oczywiście za nie śmieci tyle samo, bo nie zginąłem. I mały dowodzik. Ktoś się zastanawia, czy ginę na tym świecie. Nie, bo to jest hardcore, tutaj widać. Ja się tutaj tak śmieję trochę z tej farmy, że to TM. No to no w sumie mam nieskończone życie teraz tak naprawdę, że jakieś głupoty nie zrobię. Ale no to TM, no. Takim setem trudno zginąć. No w sumie już na tym świecie 6 totemów zużyłem, więc to nie jest tak, że
jest taki nieśmiertelny. Ale z totemem jest o wiele łatwiej, no, tu jest koń typu z totemem. Tutaj koń totemem będą wpadać. Teraz sobie przełożymy trochę do tego Shulker Boxa, żeby mieć napełnionego, bo jeszcze trochę łapie. Nawet sobie wezmę takiego zapasowego, jakbym stracił do eku tutaj. Tutaj po tym. Bo tak na wszelki. I taka wskazówka dla was. Jak będziecie robić taką farmę, macie zamiar, to zbudujcie tą platformę do zabijania mobów na oceanie gdzieś. I zbudujcie tą platformę dużą, no, oświetlcie się, inne moby się nie respiły. Na oceanie po to, żeby nie się wam się pod tym podziemie respiły. I żebyście po prostu, no, czasami takie rzeczy się dzieją, że one się tak buntują, nie chcą tam wpadać. Ale i tak wpadnie w końcu. W końcu musi. No to musicie to. Najlepiej zbudować to na oceanie. Ja znalazłem sobie taką przy brzegu taką wysepkę małą. I na niej to zrobiłem. Żeby nie trzeba było tutaj wszystkiego osuszać. Chociaż pode mną nie wiem, czy jest teraz woda. Nie, pode mną nie ma. Ale za ścianą pewnie jest. Nie. Tutaj gdzieś byłem, za którą ścianą, że pójdę za którą. Gdzieś bliziutko. No to już jest piasek. No tutaj to było. Tutaj było wszystko osuszane. I tutaj było tak budowane. Co to było? Nie wiem. I tutaj się mobki nie respią, bo za blisko środka. Mam niestety, może tą głupią gamę, bo na PvP sobie włączyłem. Niestety teraz się trochę bym cheatował, ale no, niestety na to nie poradzę. Dobra, ten raid już się raczej kończy. Czemu wy się tak buntujecie teraz? To jest chyba ostatnia fala już. Czasami no, one się tak kłują tam. One tak wpadną, ale... Czasami taki ostatni mobek zostaje, on tam nie chce wpaść. Jak będzie teraz uciekał. Tak w końcu wpadnie, ale czasami naprawdę długo tam siedzą. Koniec? Tak, koniec. I to ten. Sport to temu zostałem. Zróbmy sobie wygląd tej farmy. Jak tam wpadnę, to oczywiście zginę w chwilkę, dosłownie w kilka, nawet to tym mnie uratuje. Więc nie chcę tam wpaść. Wtedy bardzo szybko można w tym zginąć. 5 hitów i już po tobie się udusisz. Uda mi się wylądować na tej lawie? Nie, to jest zbyt niebezpieczne, bo już tam wpadnę na środek. Tam. I by był koniec. Wagoniki tam są, to jest 24 albo... Nie, 27 wagoników w całego miałem. Całe jakby te sloty. 27. Mobek tam, wpadnie, to się dusi. Wpadają z niego itemy i... Trafiam do skrzynki, znaczy no tam to lei do tych skrzynek potem. Moby tutaj wpadają, bo są oczywiście te trapdory, tutaj też tak naturowo to zrobiłem. Tutaj się moby mogą respić. Oczywiście miałem raz taką sytuację, że moby się tutaj zrespiły w tej wodzie. Ale to tylko raz mi się zdarzyło. Zawsze muszę powiększyć platformę na wszelki. Ale ja nie chcę mi się. Tutaj też było dużo tirta wykopywane, żeby taką platformę zrobić. Nawet jakaś trawa już rośnie. No i tyle. To chyba wszystko, co mam do powiedzenia. Będzie z powrót minera.